Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Chciałbym tym odcinkiem wprowadzić do nowej serii, która będzie pokazywać się na moim kanale i będzie ona nawiązywała do tematu sprzęgieł, które pojawiły się jakieś 70 odcinków temu na moim kanale. Dla przypomnienia przedstawiam jeszcze raz przykład sprzęgła membranowego, do którego chciałbym nawiązać w moim nowym pomyśle. I teraz, aby omówić ten nowy pomysł tak bardzo szybko, przedstawiam Wam taki render, który wykonałem właśnie w programie SolidWorks. Wpadłem na taki pomysł, aby przygotować stanowisko, gdzie faktycznie mógłbym takie sprzęgło zamocować, wychylić je z położenia początkowego i w ten sposób zaprezentować, jak rzeczywiście ono działa w stosunku do tego, co było pokazane w programie SolidWorks w symulacjach, które przedstawiałem w odcinku 121 i 122. I teraz, o ile modelowanie w programie SolidWorks jest fajnym narzędziem do tego, aby poznać budowę takich sprzęgieł i zastosowanie metod elementów skończonych jest fajną metodą również do tego, aby nawet w bardzo prostej analizie statycznej poprzez przyłożenie obciążeń charakterystycznych do takiego rodzaju sprzęgła można było sprawdzić, jak to sprzęgło rzeczywiście się zachowuje i w jaki sposób przenosi ono charakterystyczne obciążenia. W związku z tym właśnie takie stanowisko, które tutaj zostało przedstawione nawet na tej animacji, animacja również została wykonana w programie SolidWorks, byłoby myślę fajnym pomysłem i ciekawym doświadczeniem pokazujące, jak technologia zastosowana do wykonania tego stanowiska sprawdziłaby się w takim zastosowaniu oraz poznać po pierwsze tą technologię, a technologia, o której mówimy, jest to technologia przyrostowa, czyli po prostu tak jak często nazywamy to drukiem 3D, i zobaczyć, jak będzie to w kwestii wytrzymałościowej, jak to stanowisko, czy też niedokładność wykonania stanowiska, o czym opowiem już w konkretnych odcinkach, wpłynie na pracę takiego zespołu oraz jak mniej więcej wyglądała projekt takiego stanowiska, jego budowa, i myślę, że to będzie dobry moment na to, aby również masę nowych informacji czy też tutoriali z podstaw obsługi programu oraz poznawania nowej technologii przedstawić w ramach mojego kanału. O ile konstrukcja nośna stanowiska nie stanowiła wielkiego problemu w realizacji, poza problemami natury, nazwijmy to prymitywnych możliwości warsztatowych, o tyle wspomniana technologia przyrostu druku 3D jest dla mnie czymś nowym, z czym praktycznie nie miałem dotychczas styczności. I tu z pomocą przyszła firma CADExpert, zresztą zobaczcie sami. Na załączonym filmie zobaczymy części wydrukowanego sprzęgła membranowego. Tutaj konkretnie widzimy membrany, czyli wspomniane blachy, czy też elementy łączące piasty sprzęgła, a tutaj właśnie można zauważyć fragmenty, czy też te piasty sprzęgła, które zostały specjalnie w taki sposób przede mnie zamodelowane, aby po pierwsze z racji tego, że nie mam wyczucia w takim wydruku, były w miarę możliwości proste do wydruku, a jednocześnie była pewność, że będzie możliwość ich złączenia po wydruku, ale to za chwilę się o tym dowiemy. Przejdziemy sobie dalej. I tak podsumowując to wprowadzenie, widzimy, że ukazało się stanowisko doświadczalne, na którym właśnie będzie możliwość realizacji tematu, która polega na tym, aby zaprezentować rzeczywiste działanie tego sprzęgła i sprawdzenie wytrzymałości tych membran, które zostały wydrukowane z takiego samego materiału, jak z materiału, który został użyty do wydruku piast sprzęgła, ale poza tym materiałem firma CADExpert, poza tymi membranami z tworzywa sztucznego ASA, jak tam zostało to pokazane, przygotowała również membrany z materiału elastycznego, co myślę jeszcze lepiej pokaże możliwości tego sprzęgła, ale to już będzie w odpowiednich materiałach przygotowane. No i teraz tutaj mamy jeszcze rzuty na pozostałe rzuty tego stanowiska, a tutaj już widzimy stan, gdzie położenie równowagi sprzęgła zostało wychylone i to oczywiście wiążemy z niedoskonałościami montażu, tylko tyle, że tu widzimy w niejako przeskalowanym stopniu właśnie dzięki możliwości przesuwaniu tej platformy zamocowania tutaj wałka prostopadle do osi głównej sprzęgła. Tutaj jeszcze mamy dodatkowe rzuty, gdzie być może lepiej uwidoczniony jest właśnie ten etap wychylenia tego sprzęgła i tutaj widzimy doskonale, że pomimo tak znacznego wychylenia
Sprzęgło zachowuje swoją pierwotną postać, to znaczy nie następuje jego uszkodzenie i jednocześnie, jak się przekonamy w kolejnych materiałach, jest możliwość wprowadzenia jego w ruch. Widząc teraz to zdjęcie, gdzie tutaj oprócz samego stanowiska przedstawiłem czujnik zegarowy, dzięki czemu spróbujemy sprawdzić pomiar bicia na tych przygotowanych zespołach, zobaczymy, jak dokładne albo jak bardzo niedokładne są elementy przygotowane w ramach tego stanowiska oraz dzięki zastosowaniu bardzo prostego narzędzia pomiarowego zobaczymy, jak wyglądają wymiary narzucone w modelu do wymiarów, które otrzymaliśmy w wydruku tych elementów, które widzimy tutaj na zdjęciu. Widzimy, jak w rzeczywistości pracuje sprzęgło i czy rzeczywiście pracuje ono tak, jak mówiłem to początkowo. Czyli w pierwszej kolejności będę kierował platformę tak, aby ona jechała w górę ekranu, jak na to patrzymy, powodując odchylenie sprzęgła właśnie ku górze. I teraz po pewnym momencie nastąpi z powrotem powrót do położenia równowagi i w kolejnym etapie sprzęgło będzie poruszało się, czy też będzie odchylało się do dołu razem z poruszającą się platformą. W chwili obecnej w tym nagraniu prędkość obrotowa sprzęgła jest o niskich wartościach, tak aby w miarę dobrze było widać rzeczywiście sposób, w jaki następuje jego odchylenie. Natomiast również będą materiały pokazane, gdzie przedstawię, w jaki sposób w ogóle to sprzęgło napędza i z maksymalną prędkością obrotową, jaką dysponuje na chwilę obecną, będziemy próbowali to sprzęgło napędzać i wychylać z położenia równowagi, aż do momentu, po prostu gdy się zmęczy. Zobaczymy, ile wytrzyma i jak długo, jakie będą tego rezultaty. Oczywiście w ramach podziękowania firmie SolidExpert za możliwość realizacji niejako tego stanowiska, możliwości korzystania z tej instruktażowej wersji programu, dzięki czemu mogę prowadzić te materiały i przygotowywać tutoriale związane z obsługą programu SolidWorks, zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy SolidExpert i oczywiście zapraszam do zapoznania się z ofertą, zapoznania się stroną internetową firmy CADExpert, na której zobaczycie informacje na temat sprzętów, jakimi firma dysponuje, czyli krótko mówiąc parku maszynowego. Dowiecie się więcej informacji na temat technologii wydruku, które są w ofercie firmy CADExpert. Oprócz tego, tak jak było to wspomniane, dowiecie się na temat skanowania 3D oraz innych usług druku 3D, materiałów, czy też strefy wiedzy, gdzie będzie można sprawdzić podstawowe informację, podstawową wiedzę związaną z wydrukiem 3D. No i teraz pytanie do Was, czy materiały te będą dla Was interesujące, czy chcielibyście, aby tego typu materiały się na kanale pojawiały? No oczywiście, na chwilę obecną niestety taką drukarką nie dysponuję, ale jeżeli zainteresowanie rzeczywiście byłoby na wysokim poziomie, wówczas podejmę jakieś staranie, aby może rzeczywiście wprowadzić tutaj do kanału dodatkowe materiały, gdzie z racji tego, że sam jestem, nazwijmy to wprost, zielony z technologii wydruku 3D, mógłbym to doświadczenie razem, że tak powiem, z Wami budować i poznawać, dzięki czemu, jeżeli ktoś chciałby w druk 3D w jakiś sposób wejść, no to ja mógłbym takie eksperymenty robić, gdzie albo sam coś bym projektował, albo na zasadzie takiej, że powstałby jakiś pomysł, który starałbym się zrealizować. Zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.